Cześć, witajcie, z tej strony Pirańskie Klocki. No i nie wiem, czy można to nazwać odcinkiem kolejnym mojego Lego Miasta, ale chyba ja tak, tak zrobię, no bo tyle po prostu z niego zostało. Znaczy, może nie jest aż tak źle. Głównie z, tutaj zburzyłem był park, no i tą plażę. No i wszystko jednak poprzekładałem, poprzekręcałem. No i teraz głównie zostały mi te oto cztery budynki. Znaczy w zasadzie to trzy, bo ten... O ten był jednym zestawem, więc nie wiem jak to liczyć. No ale to są jednak, można je rozdzielić, więc są to dwa osobne budynki. Tutaj jeszcze wiem, że z czapy tak dałem Wenecję. Z tego Spider-Man. No i tu w ogóle jest chaos, tak głównie dałem to miasteczko tak. Mm, no po prostu takie tutaj włożyłem, no bo było mi szkoda, od razu wszystkich makiet się pozbywać i wszystkiego. Tutaj nad Harry Potter mi wkroczył tą, tą obramówką, czy nie wiem jak to nazwać. No i nie było jakiejś demontacji miasta, no bo w sumie nic z tym nie było jakiegoś ciekawego mocno, bo tak naprawdę tylko trzepiałem za pomocą separatorów i trochę paznokci płytki, więc no nic ciekawego uważam, żeby do oglądania. No tą Wenecję w ogóle mam pomysł chyba, żeby kiedyś zbudować prawdziwą Wenecję. No ale to jeszcze zobaczę. No i te budynki naprawdę bym chciał wykorzystać do swoich przyszłych makiet. Więc chyba jednak, mimo że to są niektóre zestawy, jest burze. No niestety, więc będzie całkowita degradacja miasta. Chyba zostałem tylko pojazdy, no i może jakieś taka maszyna do popcornu czy coś. No a jeszcze tak u góry pokażę informacyjnie, co jest. Mam tutaj kanonierkę w proszku. No i dwa statki, które muszę jakoś ładniej w eksponacie, muszę jakieś im podstawki zrobić. No a na dole mam tutaj dumnie Indiana Jonesa. Opok, no. W ogóle, jakąś sekcję kosmos, no a tamto mega torebek z jakichś tutaj elementów kloskowych łupów, które nie są pozbierane, nie są posegregowane, no i za chwilę jeszcze dojdą mi kolejne, więc już w ogóle będę tutaj zalany elementami. No, coś muszę zrobić. Cieszę się, że już idą wakacje, już dużymi krokami, będzie czas, może coś z tym zrobić. No, ale to już jest chyba ostatnie dosłownie zobaczenie tego mojego miasta. No i będę musiał się z nim pożegnać. Jeżeli ktoś się je lubi, no to może je, jest małe jakieś światełko w tunelu, że kiedyś jakaś makieta jeszcze miejska pojawi. No ale na razie, no po prostu już trochę mnie zmęczyło to miasteczko. Chcę je zburzyć, chcę czegoś nowego. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!